żeby poświęcić posiedzenie, jedno posiedzenie Rady Gminy, żeby Rada Gminy mogła zapoznać się z tym raportem, żebyśmy razem, no ewentualnie oczywiście przy udziale sołtysów, żebyśmy razem mogli no coś postanowić, prawda? Żebyśmy uniknęli na przyszłość tego rodzaju historii, bo to, że bakteria się zdarzyła, to jest rzecz no, nienormalna, ale się zdarza. Natomiast to, że firma za 5 woźny nie potrafi zwalczyć bakterii, dzisiaj mija tydzień, no to jest skandal. To jest skandal. Poza tym firma nie dysponuje środkami, ani nie dysponuje środkami, ani siłami, czyli ani ludźmi. Jeszcze raz powtarzam, gdybyśmy nie podjęli, nie włączyli się, wcale tego nie musieli robić. Ale zrobiłem to w imię dobra mieszkańców, bo przecież jak można zaopatrzyć 2600 osób przy użyciu jednego wyszkowozu, jednego zbiornika, który ma 1500 litrów, to jest to niemożliwe, że. Poza tym, proszę Państwa, no, jak rozmawiałem, zresztą to chyba będzie dosyć szczegółowo przedstawione przez Pana Marszala, gdybyśmy faktycznie Państwo podjęli decyzję, że spotkamy się w tej sprawie w odrębnym posiedzeniu, to Pan Marszał przedstawi Państwu, jak winna w takim przypadku zachować się firma wodociągowa, a jak się zachowała nasza. Do kiedy dokładnie ma Pan Daszkiewicz tą umowę wygasa mu? Umowa jest do 3 września 2012 roku. Do 3 września. I proszę Państwa, umowa jest tak skonstruowana, oczywiście przecież ona nie jest tajna, że no praktycznie mogę powiedzieć, że dość ciężko byłoby ją rozwiązać przed tym terminem. Pomimo stwierdzenia takich historii, jakie mamy do czynienia dzisiaj. Mam jeszcze pytanie. Proszę bardzo. A czy źródło znaleziono to jako zagrożenia? Bo to jest ważne, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Takiego źródła nie znajdziemy, dlatego że przy tej bakterii, tak przynajmniej też w sanepidu, to jest to ciężko znaleźć źródło. Źródło może być różnego rodzaju. No, jedno jest pewne, że faktycznie tej bakterii nie stwierdzono w sieci, bo wszystkie próby, które były brane wody z hydrantów, te próby były czysta woda. Natomiast bakteria wystąpiła w kilku miejscach no, w sieci wewnętrznej danego obiektu, budynku. Więc trudno jest powiedzieć, to naprawdę ja nie czuję się na siłach i sanepid też mówi, panie wójcie, to może być różna przyczyna, to może być bakteria mogła zalegać, no nie wiadomo. Proszę Państwa, naprawdę to się zdarza i nikt nie jest w stanie tak do końca no, ustalić źródła tej. Mogło być tak, że został przerwany wodociąg, a przecież mieliśmy przerwanie wodociągu, przecież my robimy tyle prac budowlanych w naszej gminie, no, gdzie niestety no, zdarzyło się kilka razy, może tam 3 razy, 4, gdzie no, przerwano wodociąg. Jeżeli następuje przerwanie wodociągu czy wykopach, no to wówczas następuje podciśnienie i zasanie do tego rurociągu. Niektórzy mówią, że mogło być to też również stać się przy pobieraniu wody przez strażaków z hydrantu. Nie wiem. Jedno jest pewne, że chyba źródła czy przyczyny powodów to coś nie ustali. To się zwalcza po prostu. A jeszcze tylko jedno, że taką informację o tej decyzji teraźniejszej sanepidu mamy jakąś oficjalną może, bo gdzieś tam podobnie. Tak, oczywiście, że tak. A moglibyśmy dostać jakąś... Ale pani sołtys, pani ma tam już naszego domu. No musi, bo na siebie ja postawiam. Pojechałem już przed 16, już do mnie przyjechała, także na pewno już. Na siebie po południu. To wszystkich zajmie. To są takie decyzje. Ja to wywiesiłem w tablocie, ale to jest praktycznie dla ludzi nieczytelne, bo takimi literami to jest napisane, malutkimi. No ale jest decyzja oficjalna na piśmie. Jest. I podpisana przez sanepid, nie przez pana Daszkiewicza, tylko przez sanepid. Za
zapewne Sanepid umieścił to na swojej stronie. Jest to decyzja również na stronie internetowej gminy. I myślę również, że Sanepid poinformował telewizję, że to na tym pasku ciągle leci ta decyzja, więc ona na tym pasku chyba będzie już dzisiaj taka, jak ta decyzja Sanepid. Dziękuję. Proszę o zapytanie. Informację. Bo powiem szczerze, trochę się bałem, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że żyjemy w dwóch światach. Jest normalny świat, ten, który mamy za oknem, i jest świat wirtualny na portalu Nowa Stepnica, na którym to w tamtym świecie dzieją się rzeczy straszne. Hekatomba. Napadli nas prawie że Marsjanie. 31 października w poniedziałek niejaki wyborca napisał: ja chcę spytać ilu radnych, a mamy wśród nich lekarza i pielęgniarkę, interweniowało w sanepidzie w sprawie dowozu wody beczkowozami. I czy w podstawowej sprawie poinformowania o oskarżeniu ludzi w gminie, bo jak na razie to tylko dwie kobiety walczą o wszystko. Dowiedziałem się później, że te dwie kobiety to jest jedna pani, to jest pani Krępic, a druga to jest pani Monika, którą tam postawiłem, że pani Monika jest taka najlepsza. Ja dziękuję tym paniom za to, że się tak o mnie starają. I ja tam na ten post pozwoliłem sobie zadać delikatne pytanie. O co te panie walczą? Z kim walczą? Dlaczego walczą? I na niezależnym głosie, gdzie każdy mieszkaniec może zadać pytanie, zostałem zablokowany i jakiś pajac, który się nazywa Krowa albo Dzik, pisze do mnie: przestań rżnąć głupa i udawać idiotę. Gdyby nie sołtys Skopis, to byś pił to płynne gówno przez 3 dni. I nie miałbyś siły pisać komentarzy na tej stronie, bo byś strami żywią nad ziemią. Walczą między innymi o twoje zdrowie, a muszą walczyć, bo ludzie pozbawieni wyobraźni pełnią strategiczne funkcje w tej gminie. Zresztą to pani jest tą posłanką Skopis. Więc słyszała pani, jak tutaj wyjaśnił pan wójt. Jak wyjaśnił pan wójt. Jaka była procedura, jak to się dzieje w realnym świecie, a nie w świecie histerii, wyzwisk, chamstwa. Ja wiedziałem, jaka jest procedura, co się dzieje z wodą, bo ja jestem osobą odpowiedzialną, a tu jest napisane, że to są ludzie, którzy tam pozbawieni wyobraźni pełnią strategiczne. No, radny jest funkcją strategiczną w tej gminie, jakby nie patrzył. I chciałem pani powiedzieć, że się interesuje, chociaż mnie ta woda nie dotyczyła. Proszę? Proszę pomóc. Nie, pomału dojdziemy. Bo jest jeszcze inny, a propos wcześniejszego tematu. Pisze pani do mnie o referendum, o konsultacjach. I pani mi zarzuca, mi osobiście, wszyscy wiemy, że chcemy referendum, gdyż z braku szacunku dla mieszkańców rada i wójt, czyli do mnie pani pisze, bo tu się podpisuje sołtys Skopic, chyba że ktoś się za panią tam podpisał. Pisze, że wybrali sobie taką formę konsultacji, która godzi w prawa człowieka. Aż ponad 500 osób tak myśli. Jak pani zauważyła, ja głosowałem za referendum. Ale ja głosowałem za referendum dla zasady demokracji w tym kraju, a nie po to, żeby się pani podobać. Bo akurat na tym mi nie zależy i mam do pani stosunek taki, jaki mam. I tutaj pani dalej pisze, że podejrzewam, że nie znajdzie się wśród wielu prawników, bo są same głupki. Walczyć o prawa człowieka pomogła nam pani Monika. Nasza władza dalej brnie. Proszę pani, nie wiem, czy to wynika z niewiedzy. Mam nadzieję, że to wynika z niewiedzy, a nie z niedouczenia. Dlatego, że wystarczy wejść na stronę Rady Ministrów i tam jest napisane, że w roku 2009 5 gmin otrzymało prawa miejskie. A w 2010 6 gmin, a w 2011 dla odmiany znowu 5. I tutaj potem oczywiście, bo to wszyscy się tam lubicie bardzo, i tam ktoś pani tutaj, gość potem mówi, tak, starania o nadanie w Gostynie było super. Odbyło się referendum, ktoś pisze, 70% było za zmianą. Już nie było żadnego referendum w Gostynie, była normalna procedura konsultacji społecznych, taka jak u nas. Powiem więcej. Jest uchwała, bo można wejść na stronę każdego urzędu i zobaczyć, zanim się mówi głupoty,
i pisze się, histerię się robi wśród mieszkańców. I dokładnie taka sama karta do głosowania, która była tam. Dalej, w gminie Szepietowo w 2008 roku. Dokładnie taka sama. W gminie Przecław. Dokładnie taka sama. W jednej tylko gminie zdarzyło się, że było to zebranie wiejskie, gdzie był inny tryb. Ale to, moja droga pani, to nie znaczy, że ja jestem antydemokratycznym Pinochetem, godzę w pani prawa, prawa człowieka. Oni chyba nie rozumie, co są prawa człowieka. I że taką sobie wybrali formę konsultacji, żeby sponiewierać społeczeństwo. Nie. Taką sobie wybrali formę konsultacji, jak była wybierana w 15 czy 20 innych przypadkach. I nikt tam w tych gminach nie posądza wójta, rady o to, że ktoś jest niedemokratyczny. A tyle tych wyzwisk, ile tam jest. A jeden mój niewinny głos, co prawda nie dotyczył sprawie referendum czy tam konsultacji, bo nie uważam, żeby się tam specjalnie nabijać liczbę gości. Zadałem niewinne pytanie, o co panie tak walczą i z kim? I zostałem zatkany i zezwany od najgorszych. Mogę cytować innych, a najlepszy to jest ten dzik. Krowa, nie wiadomo, krowa czy dzik. Bo pisze, raz jest krowa. I on nawet taki gość kulturalny, bo pisze, ktoś tam mówi do niego, że no może niegrzecznie to zrobiłeś. A ten baran, przepraszam, nie, dzik, krowa. Krowa mówi, przepraszam za wulgaryzmy, ale mnie cymbał zdenerwował. Czy ten cymbał to ja jestem? Bo zapytałem, o co panie walczą? I wrócę teraz do tej naszej uchwały o tym referendum i o konsultacjach. Szanowni państwo, powiem jeszcze raz. Mam kaca po tej całej sytuacji, bo nam nie jest potrzebne do niczego miasto, ale też nie jest nam do niczego potrzebna psychoza. Chamstwo. Bo gdybym ja był mieszkańcem Warszawy i wszedł na stronę Nowa Stepnica, przeczytał, to bym sobie wyobraził, że ta Stepnica to jest jakiś horror. Rządzą bandyci, jakaś mafia, która nie chce ze społeczeństwem rozmawiać, pluje na to społeczeństwo. To jest po prostu chore. Państwo się zastanówcie. Ja wiem, że ten portal powstał w czasie wyborów. Grupa, która przegrała wybory od strony pana Marka Osajdy, tym portalem zawiaduje. Ja wiem, że to przyjemnie jest nie podawać nazwiska i mówić o kimś, że ktoś jest głupem, chamem i może srać i żygać, dlatego że jest głupi. No ale nie tędy droga. Proszę mi nasunąć. Ja jeszcze tylko właśnie dodam, bardzo mi się podoba panie Ławicki, że pan wreszcie zabrał konkretnie powiedzieć. Po ostatnim spotkaniu od prawie sołtysów również, jeszcze dobrze drzwi nie zamknęliśmy, na sołtysów było tak, gdzie ja przeżyłam, ja jestem 20 ponad lat sołtysem i naprawdę wybrany w demokratycznych wyborach. I tak jak nasz, my jesteśmy wójtami Jezusy, tylko dwie panie, które się wyłamały i nie dały się konsultacjom. Naprawdę, to jest żenujące i tak nieprzyjemne. Ja osobiście to tak przeżyłam, że naprawdę. Myślę, że czas oszołomów niedługo się skończy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze ja tylko dodam, że pani udzielę głosu. Ja się zwracam do administratora strony. On jest odpowiedzialny za wszystkie wpisy. Niech się zastanowi nad tym, co dopuścić do wpisu, co nie dopuścić. Niech się może zajmie tym, co powinien robić. Proszę, pan wójt, proszę. Zaraz chwilę pani udzielę głosu. Proszę państwa, ja powiem wam szczerze, że nie wchodzę na tę stronę, nie dlatego, że nie jestem ciekawy, co tam pisze, bo jestem zwolennikiem pełnej demokracji. O tą demokrację kiedyś, może ktoś powie, że jestem jakaś komuna, bo też się takie były ulotki, że przez komuną nie dajcie się okraść. Nie dociekam. To ja między innymi również przyczyniam się do tego, że dzisiaj mamy ustrój taki, a nie inny. Jest mi bardzo przykro. Zostawiłem tutaj i zostawiam tu kupę własnego zdrowia, własnych kontaktów, własnych umiejętności pozyskiwania różnych środków, żeby nasza gmina, nasza miejscowość kwitła. I to się dzieje. I tam się mnie opluwa z różnych powodów. Wszystko jest winą wójta. Jest mi przykro, proszę państwa. I to kieruję to do was. Jest mi po prostu przykro. Ale to was na pewno nie wzruszy, nie? Natomiast, proszę państwa, no jak można
Jest sytuacja taka, państwo radni, państwo sołtysi. Dzwoni do mnie pani radna z Żarnowa. To się działo chyba 28. Tak, 28 w piątek. Panie wójcie, czy to prawda, że u nas jest woda zatruta? Ja mówię, a skąd? Nie jest. Bo pani Krawczyk, pani sołtys Krawczyk informuje wszystkich, woda zatruta. No więc siadam w samochód, jadę do pani sołtys Krawczyk i pytam się, pani sołtys, dlaczego pani to robi? Przecież to jest nieprawda. Bo taką otrzymałam informację od pani Kubiszewskiej. Ja nie wiem, kto to jest pani Kubiszewska. To ja. To pani. No więc... Ale przepraszam, ja spotkałam panią Krawczyk w Stepnicy, mówiąc, że mieszka tu jej córka z dzieci. Powiadomiłam ją o oskarżeniu paciorkowca. No tak. Ale ja pytałam czy... Bo ja miałam informację, że w całej gminie, nie? Że zjadłam. Że w całej gminie. Proszę państwa, co się dzieje? Posłuchajcie, jak można wyrządzić olbrzymie zło? Dlaczego kujemy własne gniazdo? Kalamy własne gniazdo. No dlaczego? W imię czego? Idzie informacja po ludziach w Żarnowie, w Łące, woda zatruta. Następnie się to prostuje. Prostuje się. Jak można, proszę państwa, mówić, że w naszej gminie z powodu zatrutej wody chorują dzieci i osoby dorosłe? Przecież to jest następne, nie wiem czy świadome, czy nieświadome, po prostu kłamstwo. Nie ma takiej sytuacji. Rozmawiałem z sanepidziem, bo jak się dowiedziałem o tym, że są chore dzieci, to natychmiast uruchomiłem, zadzwoniłem do sanepidu, zadzwoniłem do naszych lekarzy, do NZOS-u w Stepnicy, do szpitala do Goleniowa. No nikt nie potwierdza. Panie wójcie, nie mamy żadnych zgłoszeń, nie mamy chorych osób dorosłych dzieci z powodu bakterii prawowych. Proszę, no jak można? Ja tego nie rozumiem. Czy już mogę? Proszę państwa, jeżeli chodzi o informacje na temat wody, to przyszedł do mnie kartka od pana Tadeusza Bluźnego, w którym było napisane, taka bardzo lakoniczna, że przeprowadzona jest dezynfekcja sieci wodociągowej i prosimy o niespożywanie nieprzygotowanej wody. Na to wszystko zareagowałam telefonem do sanepidu, ponieważ z racji wykształcenia wiem, że jeżeli się dezynfekuje sieć wodociągową i jeżeli nie wolno spożywać wody, no jeżeli nawet nieprzygotowanej, to coś jest, jakaś albo bakteria w środku, albo w czymś jest skażona, tak, że nie nadaje się do picia. Nie było żadnej innej informacji, nigdzie. Także nie mogłam tej informacji uzyskać nawet ze strony gminy Stepnica. Jeżeli chodzi o odpowiedź sanepidu... Słyszałem pani dzisiaj, że 27 wójt o tym też nie wiedział, bo pan Daszkiewicz, jako ten właściciel, powinien poinformować. Mam takie postanowienie, ja tylko przekażę, dobrze? Postanowienie sanepidu, nie wiem czy pan nie widział, ale my... No ja. Kto jest adresatem tego postanowienia? Wójt gminy Stepnica otrzymują 27 października. Także chciałabym przekazać, mogę przekazać według mowy. No mamy, widzieliśmy dokumenty. Ale święto. Przepraszam bardzo. Może i tak. Proszę państwa, ja nie mam zarzutów do tego, że ktoś źle informuje, czy nie informuje, czy coś. Ja nie miałam informacji. Moje dzieci dzień wcześniej kąpały się w tym wodzie potop. Trzeba zadzwonić do władzy, do wójta. Nie, proszę pana, jest sanepid. Pan wójt nie jest mikrobiologiem, żeby mi odpowiedział na takie pytania. No ale jest odpowiedzialny za to. Ja nie powiedziałam, że pan w ogóle jest odpowiedzialny za to. Proszę cytować. Ja bym chciała dokończyć. No właśnie dlatego proszę. Ja bym bardzo prosiła, żeby pan przeczytał, które wpisy są moje i kierował swoje pytania do wpisów moich. Tak, ja się podpisuję albo Iwona, albo sołtys Skopic. Więc bardzo pana proszę o nieprzytaczanie mi innych wpisów, bo jest to wolne forum i na wolnym forum można sobie wypowiadać się w sposób wolny. No jeżeli nie dla pana, to mi to przykro, ja informowałam ludzi w ten sposób. Uważam, że na forum Nowa Stepnica wchodzi duża ilość osób, więc jest to sposób, w jaki można poinformować ludzi. Pierwsze, co zrobiłam, to przedzwoniłam wszystkich mieszkańców swoich, do których mam numery telefonu i poinformowałam im o dokładnej informacji, jaką podał sanepid. Sanepid na swojej stronie internetowej miał już zawieszony dawno, wojewódzki sanepid, komunikat o tym, że woda nadaje się do celów sanitarnych. Jaką dostaliśmy informację, że można ją pić po przygotowaniu? Pani doktor. Dopiero o godzinie 15, ja chcę dokończyć jeszcze wszystko, dopiero o godzinie 15:37, tak?
na stronie chyba gminnej była dopiero jakakolwiek informacja. Proszę pana, tam są dzieci małe, ja mam sama własne małe dzieci. Mnie bardzo interesuje to, co się dzieje, dlaczego jest dezynfekowany wodociąg. Jeżeli tam jest dezynfekowany, to też jest duża ilość chloru. Moje dwoje dzieci mają wysypki. Ja nie wiem od czego. Niestety, dzwoniłam do pana wójta i też pan wójt może to potwierdzić. Dzwoniłam w sobotę do pana wójta, pytałam, kiedy dostaniemy beczkowozy, bo potwierdziłam pani z sanepidu, że wodociąg jest dalej skażony. W beczkowozach znaleźli, proszę państwa, enteropokę kołową. No takich rzeczy, naprawdę to jest skandal, to co się działo. Informacje, dzisiaj jechałam na radę, mieszkańcy mnie pytają, ty, sołtys, co z tą wodą, tak? Nie ma informacji dalej. Ja przyjeżdżam na radę. Więc niech mi pan nie zarzuci, niech mi pan nie zarzuci, że ja coś robię w tym kierunku. Ja pytam ludzi po to, żeby przekazywać informacje i sama chcę wiedzieć, w jakiej wodzie się kąpię, czy jaką wodę piję, czy co podaję swoim dzieciom. Mnie to interesuje, nie wiem jak pana. A co do demokracji? A co do demokracji, mam jeszcze jedną rzecz do odczytania i bardzo proszę, żeby państwo mnie wysłuchali. Bo odmówiłam konsultacji, myśląc o tym, że jest to no niestety łamanie praw konsultacji, to powiedziałam na Radzie Sołeckiej. Chciałam państwu odczytać jedną rzecz. Pozwolicie, to odczytam. Dziękuję. No, w nawiązaniu do złożonego wniosku o referendum w sprawie nadania miejscowości Stepnica statusu miasta, pozwolę sobie odczytać fragment z opinii, która została przekazana pani Monice Moroń przez pana profesora doktora habilitowanego Huberta Izdebskiego. Nadmienię, że pan profesor Hubert Izdebski jest wybitnym autorytetem w dziedzinie prawa administracyjnego. To historyk idei, teoretyk administracji, historyk prawa, prawnik specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych, radca prawny i adwokat. Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Opinia została wydana w Warszawie dnia 2 listopada 2011 roku. Cytuję. Opinia w przedmiocie prawnych możliwości przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie nadania statusu miasta w miejscowości na obszarze gminy. W związku z przedstawionym mi zapytaniem o treści wyrażonej w tytule niniejszej opinii wraz ze skierowanym z datą 10 ubiegłego miesiąca wnioskiem do wójta gminy Stepnica o przeprowadzenie referendum w sprawie nadania miejscowości Stepnica statusu miasta pozwalam sobie przedstawić, co następuje. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. W referendum lokalnym, zwanym dalej referendum, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W przedmiotowej materii chodzi o to, czy sprawą dotyczącą wspólnoty mieszczącą się w zakresie zadań i kompetencji organów tej jednostki, co do sposobu rozstrzygnięcia, której członkowie wspólnoty mogą wyrazić swoją wolę w drodze referendum, jest sprawa nadania statusu miasta miejscowości położonej na obszarze danej gminy. Celowe zatem wydaje się przytoczenie fragmentu uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 roku. Z artykułu 170 Konstytucji wynika niewątpliwie, iż wola mieszkańców, którzy uważają, iż winni wszyscy wypowiedzieć się w kwestii zmiany granic, podziału lub nawet likwidacji gminy, ma tutaj pierwszeństwo przed wolą Rady Gminy. Jeśli bowiem uznają oni, w sposób prawem przewidzianym wyrażą wolę przeprowadzenia referendum, a są w całości zainteresowaną społecznością, gdyż taka zmiana dotyka wszystkich mieszkańców w zakresie łączących ich więzi, to ich żądanie przeprowadzenia referendum jest uprawnione. Ważny wynik takiego referendum winien również podlegać wykonaniu w ten sposób, iż powinien wiązać Radę Gminy w zakresie treści sporządzanej przez nią opinii. Z artykułu 170 Konstytucji wynika więc istnienie zarówno referendum w pełni wiążących i rozstrzygających sprawę ostatecznie, jak i referendum opiniodawczego lub konsultacyjnego, jeśli tylko mają one moc współkształtowania procesów decyzyjnych odnoszących się do tej wspólnoty. W szczególności trzeba wskazać, iż wszędzie tam, gdzie wbrew chodzi tworzenie, łączenie, podział lub znoszenie jednostek samorządów terytorialnych, a zwłaszcza gmin, a także zmiana ich granic przez centralne organy władz publicznych, które poprzedzono być winno opinią organów stanowiących jednostek dotkniętych zmianami i konsultacjami z mieszkańcami,
Mieszkańcy mają prawo do wyrażenia swego stanowiska w drodze referendum konsultacyjnego. Wynik takiego referendum wiąże, jeśli chodzi o opinię organów stanowiących odpowiednich jednostek samorządowych. Ze względu na trwałe wpisanie się instytucji referendum lokalnego w system demokracji lokalnej, prawo do niego przysługuje nie tylko w tych sprawach, które ustawowo są zastrzeżone dla wiążącego rozstrzygania przez mieszkańców, np. samo opodatkowanie, ale i w takich, gdzie wola mieszkańców współkształtuje sposób zarządzania sprawami dotyczącymi tej wspólnoty. Wynik takiego referendum z formalno-prawnego punktu widzenia nie jest wprawdzie wiążący co do sposobu załatwienia sprawy, jednak obliguje organ władzy publicznej do określonego zachowania. Podkreślając fakt obecnego szczególnego wyróżnienia przez ustawodawcę referendum w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, nie ma, w szczególności w ramach przytoczonego rozumienia Trybunału Konstytucyjnego, żadnych podstaw do negowania prawnej dopuszczalności przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie nadania statusu miasta miejscowości położonej na obszarze gminy. W kategoriach konkretnych, ponieważ Rada Gminy Stepnica wszczęła uchwałą z dnia 29 listopada bieżącego roku, przewidziane w artykule 4b ustęp 1 punkt 1 postępowanie konsultacyjne poprzedzające wystąpienie przez nią z wnioskiem w określonej w tej uchwale sprawie wniosek o przeprowadzenie referendum ze swojej istoty musi dotyczyć przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w rozumieniu powołania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I w takich ramach należy też traktować zarówno samo pytanie referendum, które według uzyskanych wyjaśnień odpowiada redakcyjnie uchwale Rady Gminy, jak i jego ewentualny wynik. Konieczne jest podkreślenie, że kwestionowanie prawnej możliwości przeprowadzenia referendum w przedmiotowej sprawie oznaczać musi świadomie, wobec powszechnej dostępności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i powszechnej wiedzy o jego roli, naruszanie dogłębnie zanalizowanego przez Trybunał przepisu artykułu 170 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty. Przy obowiązku prokonstytucyjnej interpretacji wszelkich przepisów ustawowych wynikającym z tego, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 8 ust. 1 Konstytucji. Podpisane przez profesora doktora habilitowanego Huberta Izdebskiego, radcę prawnego i adwokata. W imieniu mieszkańców, którzy wyrazili swą wolę przeprowadzenia referendum, ja osobiście dziękuję Monice za przekazanie tak ważnej w sprawie opinii. I w związku z odrzuceniem przez Radę dzisiaj wniosku o referendum, grupa inicjatywna kieruje na drogę sądową tą sprawę. Dziękuję bardzo. To jest ułamanie prawa. Chciałam powiedzieć, jeżeli możemy mieć do kogokolwiek pretensje i żal, ogromny żal, to do pana Daszkiewicza za to, że wiedząc, że podłociąg jest, powinien być zamknięty, co znaczy dla sanepidu, woda jest niezdatna do celów spożywczych, że dał informację, podpisując się na tym, że woda jest zdatna do spożycia po przygotowaniu. Po 5-10-krotnym przygotowaniu ta woda nie była zdatna do żadnych celów spożywczych. I dziwię się, że osoba, która dostarcza nam wodę, najważniejsze coś, co jest dla człowieka, najważniejsze źródło, które mogło być takim źródłem zakażenia dla wszystkich, dla starych, dla małych, dla wszystkich, to mogło pójść jak burza tutaj. Taka osoba nie wie, co znaczy bakteria krowowa w wodzie, więc przepraszam, kto nam fundował tą wodę tutaj przez tyle lat? Więc tam jest źródło naprawdę naszej złości wszystkiego. Jak można? Komu powierzyliśmy nasze życie w tym momencie? Komu? Dlaczego nie zostaliśmy poinformowani jako ośrodki zdrowia o takim zagrożeniu? Pytanie sanepidzie, kto powinien? Oczywiście firma dostarczająca wodę. Nie gmina, nie nic. Ja wczoraj, jak słuchałam, co zrobiła gmina, jestem pełna podziwu. Pytałam wczoraj, kto poniesie koszty dostawy tej wody, tych beczkowozów, wszystkiego. Powinna firma wodociągowa to ponieść. Naprawdę. Tylko jak można się podpisać, że ta woda była zdatna do... Czyli co, niewiedza, totalna niewiedza? Od osoby, która produkuje wodę, najmniejsza, śladowa ilość, jedna bakteria krowa powoduje, że ta woda jest niezdatna do spożycia. To ja w nawiązaniu do tego, ja też bym informowała mieszkańców. Jeszcze, proszę. Jeśli chodzi o wodę, to mi się wydaje, że firma chciała po prostu uniknąć kosztów. To wszystko. Oni tam się borykają z problemami. Natomiast jeśli chodzi o referendum, to ja mam pytanie takie zasadnicze. Czy to pytanie do tego rzeczonego pana profesora
Pan wójt wysłał, czy nie. Pani? Monika, ja przedstawiałam. To jest... A widzi pani. A tu jest problem, dlatego że gdyby pan wójt wysłał i dostałby prawdopodobnie taką samą odpowiedź, jak pani dostała. No i zignorowałby tę odpowiedź, zrobiłby swoje, okej. Okay. Można byłoby mieć pretensje wtedy, prawda? Ale jeśli pani to pytanie zadała. Tylko trzeba pamiętać o tym. Ja śledzę posiedzenia Sejmu, wojnę tam między tymi ugrupowaniami politycznymi. I tam się również pisze, zadaje się pytania ekspertom i wychodzi, co z tego wychodzi? To zależy, jakie pytanie się zada, jak to pytanie się sformułuje, taka będzie odpowiedź. To nie znaczy, że ekspert jest głupi, źle odpowiedział. Nie. Głupio jest zadane pytanie. Odpowiedź może być różna wtedy. Także tu nie można się akurat na tej odpowiedzi tego pana profesora opierać. Tutaj my nie możemy się oprzeć, dlatego że my nie znamy treści pytania. Jak to było pytanie zadane, bo może być zadane tak, tak samo jak referendum. To zależy od pytania, jakie będzie. Bo można go tak sformułować, że społeczeństwo wszystko powie tak. Albo można inaczej, że wszyscy powiedzą nie. To zależy od formułowania pytania. I tutaj, nie wiem, mnie się wydaje, że nie ma o czym mówić. Dlatego taki mój długi wywód na ten temat. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu pana mecenasa w imieniu Rady Dziecielskiego. Proszę. Myślę sobie tak, że to pani stanowisko, państwa stanowisko cały czas opiera się na tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, kiedy było spotkanie, posiedzenie komisji, na którym była obecna pani Monika Moron, to ja prosiłem, czy mogłaby nam odczytać to orzeczenie. Po kolei może. I pani Monika Moron odmówiła odczytania nam tego orzeczenia, powołując się na to, że to jest bardzo długi tekst. No tak jest. 22 strony. Natomiast to tak nie jest, bo orzeczenie zawsze ma jakąś tezę, a potem jest uzasadnienie tej tezy. I myślę sobie, że powinniśmy się traktować uczciwie, przeczytać tę tezę. A teza brzmi następująco, bo nie jest zbyt długa. Artykuł 2, ustęp 1 ustawy o referendum lokalnym, rozumiany jako niewyłączający prawa członków wspólnoty samorządowej do wyrażania w drodze referendum stanowiska w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych, jest zgodny z artykułem 2 i 170 Konstytucji. I teraz no, pojawia się pytanie, a cóż to są te istotne sprawy, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji organów innych władz? No to sięgamy do ustawy o samorządzie gminnym i tam w artykule 4 ustęp 1 punkt 2 jest zapisane w sposób następujący. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice. To znaczy, że to jest wyłączna kompetencja Rady Ministrów i że ta sprawa jest zastrzeżona do wyłącznej kompetencji Rady Ministrów. Rady gminy. Ale mówimy o kompetencji, nie mówimy o wniosku. Mówimy o kompetencji. Niepotrzebnie pani się z tego cieszy, co ja mówię. Bo to mnie akurat śmieszne nie jest. Mówimy o kompetencji. W sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów, organów władz publicznych, a sprawa nadania miejscowości statusu miasta jest wyłączną kompetencją innych organów, tutaj Rady Ministrów. I ja powołam stanowisko zawarte w komentarzu do wydawnictwa bodaj najpoważniejszego Lex Polonika, które oferuje komentarze i teksty ustaw. I do tych przepisów artykułu 4 i 4b tam się stwierdza następująco. To też nie są amatorzy, którzy piszą tam komentarze, bo one by nie zostały dopuszczone do publikacji. Bo tam jest wysoki standard wymagań od autorów tekstu. Treść jest następująca. Konsultacje mogą mieć formę dowolną, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą przyjąć formy referendalnej.
nawiasie referendum gminnego. Gdyż referendum ma charakter rozstrzygający, stanowisko zaś mieszkańców wyrażone w konsultacji ma mieć charakter jedynie opiniodawczy, a więc nie wiążący Rady Ministrów przy podejmowaniu decyzji. I gdybyście Państwo w taki sposób stawiali sprawę, albo zechcieli przeczytać to orzeczenie, to potem można się powoływać na wyrwane z kontekstu zdania o demokracji i o potrzebie referendum i o celowości referendum. Natomiast ja myślę, że to jest w ogóle nic dla was straconego. Bo tak jak pan radny był łaskaw wskazać, że warto byłoby, żeby Rada przyjęła uchwałę o tym, że referendum ma być przeprowadzone, to wtedy najwyżej organ nadzoru uchyli tą uchwałę. No ale przecież tą dzisiejszą uchwałę też organ nadzoru będzie badał. I jeżeli ona jest niesłusznie podjęta, jest chybiona, to ona też zostanie uchylona i, rzecz się tak wyrażę, stanowisko inicjatorów referendum będzie na wierzchu. To nic nie jest straconego i nie jest błędem, że Rada podjęła taką uchwałę, bo każda uchwała podlega opiniowaniu. Natomiast nie mogę się zgodzić z takim stawianiem sprawy, że to jest stanowisko Komisji i Rady, to jest lekceważenie 555 osób, które się podpisywały pod wnioskiem o referendum. A może przeciwna uchwała byłaby lekceważeniem 1324 osób, które wyraziły opinię w konsultacji, opowiadając się za nadaniem miejscowości statusu miasta. Dlaczego nie patrzymy na to w taki sposób? Może to by było lekceważenie tych ludzi i policzek dla mnie. I tak byłem na komisji, byłem jak uczestnikiem. Nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, że pana radnego, że żaden z członków komisji nie zadał żadnego pytania, co utwierdza mnie w przeświadczeniu, że przyszli z ukształtowanym przekonaniem, że inicjatorzy referendum się pomylili. A dlaczego odbierać Państwu prawo do głosu? Przepraszam, a jakie prawo Pan recenzuje moje wypowiedzi? Pan musi wiedzieć na temat przepisów prawa i tego, czy coś jest zgodne z prawem, a coś jest niezgodne z prawem. Natomiast Pana recenzowanie mojej wypowiedzi, czy ja powiedziałem to, czy powiedziałem tamto, przepraszam, ale to nie jest zakres Pana obowiązków tutaj. Myślę, że Pan trochę za daleko idzie. Natomiast ja byłem uczestnikiem. Pan bardzo sprawnie to mówi, ale jest to demagogiczne, co Pan mówi. Tak samo Pan o tym policzku dla 1300 jest demagogiem, jak i Państwo mówiąc o policzkach dla 550. To jest, jesteście oboje, jest tak powiem, w obie strony tutaj, bo ja nie jestem stroną, żeby było jasne. To Państwo jesteście tutaj, równie demagogiczni jedni, jak i drudzy. Ja natomiast uważam, bo Pan mnie doczytał, bo tam jest jeszcze w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest też o, nie tylko o literze, ale o duchu tego przepisu o referendum. I tam proszę sięgnąć i tam jest mówienie o duchu, czyli o tym, żeby realizować zapis o referendum z myślą, jaką miał Trybunał Konstytucyjny. Tam jest takie zdanie, nawet nie pamiętam w którym miejscu. A ono jest takie, że referendum nie zawsze musi być stanowiące, że dopuszcza się, że referendum może być wskazówką, może być referendum jakby opiniującym dane działania i sądzę, że Państwo składając ten wniosek liczyli na to, że będzie to referendum, które zaopiniuje to, czy społeczeństwo chciało, żeby być, bo tu nikt nie wchodzi w niczyje kompetencje i Pan nie wolno wchodzeniu w kompetencje Rady Ministrów, bo to, że się odbędzie referendum i społeczeństwo powie, że nie chcę, żeby Stępica była miastem, to nie jest wchodzenie w kompetencje Rady Ministrów. Jak? Gdzie ma to wchodzenie w kompetencje? Skoro jeszcze nawet Rada Ministrów nie wie o tym, że ma takie kompetencje, że my chcemy, żeby Stępica była miastem. Ja myślę, że nie dyskutujmy, nie ma co, już jest podjęta uchwała i będziemy recenzować swoje wypowiedzi, to nie ma sensu, bo tracimy czas, jest 18. Naprawdę, to jest bezprzedmiotowe. No. Nie róbmy tego, bo po co? Skończone, no. Skończone, podjęte. Czy w innej sprawie? Czy Pan nie zabrał akurat to, co ja mam myśleć, czy są inne wnioski, zapytania? Jeśli nie ma, to przepiszmy punkt 6 i odpowiedzi od razu na wnioski, zapytania radnych. Punkt 8, sprawy bieżące. W sprawie bieżących
Chciałabym tylko przedstawić króciutko pismo z 14 października prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie do pana wójta gminy Stepnica na podstawie artykułu paragraf 2 punkt 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności. Przepraszam, myśmy dostali to pismo i przeczytaliśmy. Gdyby można było nie czytać, to szkoda czasu. Informacje, nie wiem, czy my mamy to pismo, dostaliśmy, wiemy i będzie to problem dla nas. Znaczy nie dla nas, tylko dla tych podmiotów, bo tych dwóch bandytów nie trzymać. A w szkole co oni mają? Dzieci? No to jest tego chłopu. Natomiast trafiło do mnie zaproszenie Fundacji Rozwoju Demokracji do prowadzenia Centrum Szkolenia Oświecinnych. Finanse publiczne dla radnych. Jest skierowane szkolenie do wszystkich radnych. Termin szkolenia to 26 listopada 2012 roku. Między 10.30 a 15.00 program to system finansów i wszystko to się z tym wiąże na lata 2011 i 2012. Kto z Państwa radnych jest zainteresowany? Kiedy to jest? 20... 6 listopada między 10.30 a 15.00. Może będzie... Nie. Kosztuje 280 zł, 49 zł netto plus... No, wszyscy się nie zgłoszą, ale jeśli przypadło... No, ale jest, jest, nie chciałabym, żeby ktoś mi zarzucił, że... A kto wpłaci te 300 zł? Ja, nie, no to jest... Będziemy się zastanawiać, jeśli by wszyscy byli tam nikogo wysłać taki... A ile osób może wyjechać? Nie, no, wyjechać to wszystko zależy od nas później. Wszyscy mogą jechać. Wszyscy mogą jechać, z tym, że będziemy się zastanawiać. Niektórzy powinni pojechać. Na przykład przewodniczący, czy ewentualnie to jest komisji budżetowej, na pewno to się głównie wiąże z tym, ale i czy są inne sprawy wiążące, może ja tak zapytam? Pani chwili. Jeśli nie ma zresztą obrady sesji, to dziękuję Państwu za przybycie. Żadno. No co, pan to?